Log. Cześć, witajcie, Maciej, jestem Wasz Kurakowski. I dzisiaj chciałbym pogadać z Wami o, jak bardzo mnie ostatnio wkurza nasze SKM i to od autobusów, nie pamiętam jak to się nazywało, chyba nie, dobra. Wolę nie strzelać, bo może wyjść coś śmiesznego. W każdym razie, dzisiaj też rozpoczęły się wakacje, tak więc gratki dla wszystkich tych, którzy zdali. Tak. A mi się naprawiła kamera. Tak więc nagrywam z powrotem vlogi. Kurza mnie ostatnio ten, no, SKM-ka. Znaczy SKM-ka, gdyż SKM jest to skrót od Szybka Kolej Miejska, więc ta Szybka Kolej Miejska miała mnie szybko przetransportować w miejsce, do którego chciałem podjechać. Otóż ostatnio, w ostatnią niedzielę dokładnie, chciałem sobie pojechać do Gdyni na plażę i dojechać z Rumi. Nie jest to jakiś super duży dystans, gdyż jest to tylko 18 km. Chyba. Przynajmniej torami. Ale w każdym razie, jechałem tam na plażę, gdyż już tam znajdowali się moi znajomi. I jechałem do nich. Tak więc, zdążyłem, by kupić sobie bilet. Tak przynajmniej na początek mniemałem. Gdyż przychodzę sobie na dworzec, wchodzę do budynku i gdy chciałem podejść do kasy, kupić bilet, przyciągnęło moją uwagę to, że jest ona zamknięta. A na samej szybie widniała kartka. Przerwa w zmianie kasjerów trwa od 13 do 13.30. Po co te 30 minut, czyli pół godziny, na zmianę kasjerów? Ja tego nie ogarniam. Bo po co 30 minut, skoro wystarczyłoby, że jedna osoba odchodzi, ten ruch zajebisty, jedna osoba odchodzi, druga przychodzi i tyle. Ja nie widzę tutaj żadnego problemu, więc po co pół godziny? I czekałem i postanowiłem w końcu sprawdzić sobie, na którą mam w ogóle pociąg. Patrzę sobie, 13.26. No to kurde, jestem pogrzebany. Muszę czekać sobie dłużej na pociąg, gdyż następny był dopiero o 46. Tak więc czekam. Dzwoni do mnie siostra, mówi mi, że mogę kupić w pociągu, gdyż rzadko jeżdżę pociągiem. Ale już do tego doszło. Tak więc, idę na peron. Czekam. Dobiła w końcu magiczna godzina 13.26. Patrzę i nasza piękna polska kolejka nie przyjechała. Więc czekam. Poczekałem. Gdy wybiła 13.31, postanowiłem, że w końcu pójdę kupić bilet. Poszedłem, wróciłem. Biegiem, gdyż myślałem, że mogę się spóźnić. I okazuje się, że jakże piękna nasza kolejka nawet nie pojawiła się na nieboskłonie. Oj, to co ja powiedziałem. Dobra, nie pojawiła się w moim polu widzenia. Tak więc czekam dalej. I czekam. W końcu doszło do 41 i wtedy przyjechała kolejka z drugiej strony, która miała przyjechać jeszcze wcześniej niż ta, na którą czekałem. Tak więc, z Gdańska Głównego przyjechała do Rumi druga kolejka, z której wysiadło trzech Kanarów. Czekali oni również ze mną. Czekamy. Przyjeżdża nasza kolejka. 5 minut później.
wtedy, kiedy miała przyjechać druga. A następna przyjechała chyba minutę później, bo nas goniła. Mniejsza z tym. Przyjechała kolejka, wsiadłem, z kasowanym oczywiście już biletem. No i jedziemy. Nie dojechaliśmy jeszcze do drugiej stacji w Rumie, gdy jest to Rumia Janowo. A już 3 razy się po drodze zatrzymaliśmy. Dlaczego? Zatrzymujemy się pierwszy raz. Wysiada pierwszy kanar. Zatrzymujemy się drugi raz. Wysiada drugi kanar. Zatrzymujemy się trzeci raz. Tak, tu też wysiadł kanar. Tak więc wysiadł trzeci kanar. I love that shit. W końcu dojechaliśmy do Janowa, do którego mieliśmy zazwyczaj, przynajmniej ja to tam, 2 minuty. Więc zajęło nam to 5 minut, gdy mogliśmy to zrobić spokojnie w 2 minuty. Coś tu z powrotem nie gra. Ale jedziemy dalej. Zatrzymaliśmy się znowu. Gdyż nasze piękne polskie koleje muszą zatrzymywać się, gdy mają czerwone światło. To wymyślił w ogóle czerwone światło dla pociągów. To przecież nie jest tramwaj. Czekamy sobie, aż znowu opuszczą się szlabany na drodze. W końcu opuściły się i jedziemy dalej. Jedziemy dalej i w końcu udało nam się dojechać. Łącznie gdzieś tak chyba dobre pół godziny, a może nawet do 45 minut po tym, jak mieliśmy dojechać. Tak więc ja bardzo dziękuję. O co tu chodzi? Ale dobra, byłem już na plaży. Potem wracam z kolegami. Tutaj kolejka już się aż tak bardzo nie spóźniła. Ale jedziemy. Wszystko w porządku. I dojeżdżam sobie do mojej ubłaganej Rumi, w której to mieszkam. Moja przepiękna wioska. I wsiadam do autobusu, którym miałem zamiar dojechać pod dom. Tak, udało mi się. Ale po drodze spotkała mnie bardzo miła przygoda. Tak więc, jadę autobusem. Bilet skasowałem. Siadłem na dobrym miejscu. Patrzę na sytuację, która działa się przede mną. Było to tak. Wchodzi pewna babcia na przystanku. Przepraszam, pewna starsza osoba płci żeńskiej. I podchodzi do ciężarnej kobiety siedzącej na miejscu dla kobiety ciężarnej lub z dzieckiem, lub dla osoby starszej. Podchodzi do tej właśnie kobiety i mówi: złaź pani z tego krzesła, to jest miejsce dla osób starszych. Tak więc ja powinnam tu usiąść, gdyż jestem stara i powinnam usiąść na miejscu, które mi się należy. Dobra, ta sytuacja była przesadzona. A było to mniej więcej tak. Przepraszam panią, ja jestem starszą osobą i wymaga to szacunku, że jestem od pani starsza. Tak więc powinna mi pani grzecznie ustąpić miejsca. Kobieta ciężarna, gdyż było widać po niej, że ma brzuch dość spory i nie od otyłości, spojrzała się na nią iście zabójczym wzrokiem, powiedziała: znak, który tu jest przedstawiony, okazuje to, że ja również jestem upoważnioną osobą, by siedzieć na tym miejscu. A pani ma obok wiele miejsc, na których również może pani usiąść. Było to mniej więcej tak, tylko mniej, wiecie, mniej jak ja to powiedziałem. Bardziej normalnie. Ale babcia się ogólnie wkurzyła, podeszła do konduktora, pomyliło mi się już z pociągami, podeszła do kierowcy, kazała zatrzymać autobus, autobus się zatrzymał, podeszła razem z kierowcą do tej ciężarnej kobiety, ona opierdzieliła, ona starsza opierdzieliła młodszą, młodsza opierdzieliła starszą, kierowca nie wiedział, o co się chodzi, o co się rozchodzi,
Zakończyło się to tak. Babcia wkurzona usiadła na innym miejscu. Kobieta ciężarna sobie została na tym, na którym siedziała. Z dumną miną. A kierowca dojechał na mój przystanek z prawie 10-minutowym opóźnieniem. No to nie dość, że coś tu się dzieje z tą polską komunikacją miejską, to jeszcze coś mają te starsze osoby jednak z głową. Ta. Cześć!